Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem Vlogmas i jak zapewne po tytule widzicie, będą to prezenty, będą to nowości, ale pokażę Wam tu wszystkie prezenty, które, no nie wszystkie, bo nie wszystkie są u mnie, prezenty na spotkanie blogerek, które będzie 28 grudnia, a postanowiłam, słuchajcie, Wam to tutaj teraz w tym momencie pokazać, bo myślałam, że tego nie będzie aż tyle, żebym ja to taszczyła. Ale niestety tego się tyle uzbierało, że ja wszystkie swoje upominki, które mi przysługują, zostawię sobie w domu i zacznę już po prostu testować z tego względu, żeby tego nie dźwigać, tym bardziej, że jeszcze ma coś do mnie przyjść, więc to, co Wam teraz tu pokażę, także dziewczyny, które będziecie na spotkaniu, jeśli mnie oglądacie, możecie, uchylę Wam taki rąbek właśnie tego wszystkiego, co będziecie mogły otrzymać na spotkaniu. I zacznę może na samym początku od całkowicie takiego typowo mikołajkowego upominku, który dostałam od strony Vega Life Cosmetics razem z taką piękną karteczką z życzeniami Vega Life Cosmetics. Życzę spokojnych, rodzinnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia. Jest to sklep internetowy z kosmetykami naturalnymi, który dopiero rusza, więc z tego co ja nawet tam patrzyłam, bardzo ciekawy asortyment mają i będę się pewnie tam zaopatrywać w jakieś produkty. Więc na samym początku może Wam pokażę. Pierwsze, co znalazłam w tej paczuszce od Vega Life Cosmetics, jest to kąpiel Agafi, maska liftingująca do twarzy, tonizująca. I muszę Wam powiedzieć, że ja ostatnio chciałam sobie jakąś maskę nałożyć na twarz i już kompletnie nic nie miałam. Także tym bardziej się cieszę z tych masek. Dużo o nich dobrego słyszałam. Bardzo chwali je Ania z kanału Fokusowana, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I ja jestem ciekawa tej maseczki i zaraz pójdę się kąpać i będę używać większość tych produktów, które Wam tutaj za chwilę pokażę. Kolejnie dostałam szampon do włosów, szampon wzmacniająco-wygładzający, firma BioLaven Organic. Myślę, że na pewno są tu jakieś maniaczki kosmetyków naturalnych, to dajcie mi znać, czy używałyście te kosmetyki. Następnie znalazłam dwa produkty z Alverde. Pierwszy to jest taki olejek różany, o ile się nie mylę. Tak się on prezentuje, bo tutaj wszystko jest, słuchajcie, po niemiecku. I to jest taki duży olejek właśnie w szklanej, fajnej butelce. Ja już go wąchałam. 100 ml i to jest taki piękny zapach takiej herbacianej róży. Następnie Alverde i te Intensive Repair. Nie za bardzo kojarzę, do czego to jest, ale to będzie jakiś krem intensywnie regenerujący, o ile się nie mylę, z mango, także taki kremik. Kolejny krem to jest krem do rąk z firmy Organic Therapy i to jest oczywiście kremy bez parabenów, glikoli, silikonów i tak dalej, krem do rąk i paznokci. I ostatnią rzeczą są trzy próbeczki kremów Recibo, nad którymi Ania Fokusowana właśnie się bardzo zachwyca, także jestem ich bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa tego kremiku pod oczy, bo szukam na tą chwilę właśnie kremu pod oczy, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Także tak jak Wam mówię, jak się wykąpię, będę to wszystko używać. Przechodzimy teraz do upominków, jakie dostaną dziewczyny właśnie na spotkaniu blogerek i które ja obecnie zaczynam testować. Pierwsze to są produkty Kilis, czyli akcesoria do paznokci. Każda z dziewczyn otrzymała właśnie albo top coat, albo bazę pod lakier, albo odżywkę taką wzmacniającą do paznokci. Ja wybrałam sobie top coat i do tego dobrałam sobie pędzelek, ale z tego co tam dziewczyny będą miały, to jest mnóstwo jeszcze innych akcesorii, jakieś tam bloczki polewskie, pilniczki, cążki, bardzo fajne produkty, ja wybrałam sobie pędzelek. I tak w temacie paznokci, słuchajcie, zrobiłam sobie dzisiaj nowe paznokcie. Widzę, że kolor tu mocno jest przekłamany w kalmerze, bo jest taki dosyć fioletowy. Natomiast to jest taka fuksja, taka biskupia, właśnie fuksja. I tutaj takie właśnie złotko sobie dziabnęłam i przedłużyłam je na tipsie, żeby były mocniejsze. Przechodzimy dalej do tych upominków. Firma Koralowe, z którą ja mam przyjemność czasami współpracować. Proszę bardzo, to jest taka ulotka. Każda z dziewczyn otrzymała piękną bransoletkę, piękne kolczyki, które będą wybierane losowo. Kolczyki, które ja mam dzisiaj na sobie właśnie pochodzą z koralowy. Specjalnie je założyłam do takiego looku glamour. Bardzo mi się one podobają. Bardzo dużo pięknych kolczyków i bransoletek dziewczyny wysłały i ciężko mi było wybrać coś. A drugą rzeczą jest bransoletka. Ja wybrałam sobie taką bardzo delikatną bransoletkę, możecie zobaczyć, to jest taka pozłacana, piękna bransoletka z serduszkami, będę ją na pewno nosić,
Także dziękuję serdecznie za te upominki dla dziewczyn. Przechodzimy dalej. Jeżeli jesteśmy już nie przy takich kosmetycznych, to rajstopy. Słuchajcie, dziewczyny. Każda z dziewczyn miała możliwość wybrania według swoich upodobań, potrzeb rajstop ze strony Adrian. Ja jestem z tego bardzo zadowolona, bo myślę, że rajstopy to jest coś na tą porę roku takie must have, a jeszcze taki bardziej lepszy plus, że każda mogła wybrać sobie, jakie chciała rajstopy. Ja wybrałam sobie czarne klasyki, zwykłe czarne rajtki, które u mnie się najlepiej sprawdzają. Przechodzimy dalej do kosmetyków, jakie otrzymałyśmy. Tadam, marka Revitalage. Oczywiście marka Revitalage bardzo często współpracuje właśnie na takich spotkaniach blogerskich. Bardzo często chcę uczestniczyć w tego typu spotkaniach. I myślałam w zasadzie, że dostaniemy oczywiście tą odżywkę, kultowy ich produkt stymulujący wzrost rzęs. Nas niestety nie dostałyśmy tego, ale dostałyśmy również bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Każda dziewczyna znajdzie w paczuszce właśnie herbatki. Taki zestaw trzech herbatek żurawinowych. Ja będę ją za chwilę pić. Następnie każda z dziewczyn dostanie kartkę ze specjalną dedykacją. Lustereczko takie właśnie, wiecie, lusterko małe do torebki z logiem Revitalage i do tego po długopisie. I teraz przechodzimy do takiego głównego punktu właśnie od Revitalage. Są to dwa produkty. Każda z nas otrzymała maskarę, czyli tusz do rzęs i bazę pod tusz do rzęs. Tym bardziej, że to jest tak wszystko słodko, słuchajcie, zapakowane. Także to. I to by były upominki od Revitalage. Serdecznie dziękuję już teraz. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy w takich pięknych, białych, małych torebeczkach kosmetyki od strony... Ja już Wam pokazywałam te kosmetyki właśnie w tym. W jakimś vlogu każda z nas dostanie kurację taką wzmacniającą do paznokci. Ciekawy produkt i coś, co mnie bardzo interesuje, tak jak już Wam mówiłam, glikolowy 12% peeling z kwasem glikolowym zapobiegający i likwidujący objawy starzenia się skóry. Także takie ciekawe dwa produkty. No i dodatkowo jeszcze takie dwie małe chusteczki nasączone płynem micelarnym, zarówno do skóry wrażliwej oraz naczynkowej, które idealnie sprawdzą się w podróży do torebki. Jedziemy dalej. Kolejnymi upominkami, jakie obdarowała nas firma Bielenda, oczywiście firma Bielenda bardzo chętnie współpracuje z blogerkami i tym razem też się bardzo ładnie postarali, dostałyśmy takie duże mleczko do ciała, jest to Golden Oil, trzy drogocenne olejki, babasu, pasiflora i pistacjowy. Jestem tego bardzo ciekawa i na pewno za chwileczkę otworzę. Drugą rzeczą, jaką w paczce znajdziemy, to jest taki głęboko oczyszczający i matujący skórę olejek do czyszczenia twarzy, do demakijażu, do masaży. Ja ten olejek mam jeszcze połowę, i więc ten na pewno pójdzie do kogoś pod choinkę. I trzecią rzeczą jest drogocenny olejek arganowy, 3 w jednym, ciało, twarz i włosy. I myślę, że ten olejek również do kogoś powędruje u mnie w rodzinie pod choinkę, z tego względu, że już bym miała chyba za dużo tych olejków. Więc to by była Bielenda. Także ja będę za chwileczkę to wszystko, słuchajcie, używać. Dalej, jeżeli chodzi o upominki, to tutaj mamy Farmonę. Farmona również podarowała dziewczynom cudowności, same cudowności. Coś do włosów, spray unoszący włosy, który ma wzmacniać, dodać objętość i nawilżyć. Miałyśmy trzy wersje do wyboru, ja sobie wybrałam właśnie ten unoszący włosy. Jest jeszcze taka odżywka wzmacniająca do włosów, taka również w sprayu, oraz spray taki termoochronny. One bardzo ładnie owocowo pachną, dlatego jestem ciekawa. Każda z nas znalazła tu jeszcze taką maleńką próbkę masła do ciała. Grenadina i pomarańcza. Nie wiem, co to jest. To będzie pewnie coś słodkiego. Takie duże masła do ciała. Też znalazłyśmy wybór zapachów przeróżny od tych takich owocowych. Jedno było, słuchajcie, takie słodkie, typowo słodkie, które ja kocham, te zapachy na zimę. Karmel i cynamon. I to masełko sobie wybrałam. Uwielbiam takie masła do ciała. Słuchajcie, wszystko mi się ostatnio pokończyło. Jakieś kremy, balsamy, żele, szampony, więc teraz
Cieszę się, bo zacznę sobie to używać. Kolejną rzeczą, jaką dostałyśmy, jest krem Herbal Care My Nature i były przeróżne właśnie też możliwości do wyboru, do cery suchej, do cery wrażliwej, do każdego rodzaju cery i do cery mieszanej i tłustej. Ja wybrałam sobie właśnie do cery mieszanej i tłustej z zieloną herbatą i te kremy stosujemy na dzień i na noc, także takie bardzo lekkie kremiki będę testować. To by była Farmona. Jeżeli chodzi o książki, bo wiecie, że dostałyśmy też książki, ja Wam je pokazywałam w którymś tam moim vlogu. W ostatnim vlogu też nawet Wam mówiłam, że ta książka się za specjalnie nie spisuje i tak zerkam, rozglądam się. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o upominki, które ja mam tutaj w domu. Wiele, wiele upominków, też dużo takiej kolorówki dziewczyny jeszcze dostały do siebie, do domu, więc po spotkaniu 28 grudnia będzie taki mały update tych upominków. I na pewno na moim kanale pojawią się recenzje poszczególnych tych właśnie wszystkich kosmetyków, ale to myślę, że to już będzie jakoś typowo po spotkaniu, jakoś tydzień, dwa, bo nie chciałabym najzwyczajniej w świecie, tak wiecie, na chama nagrywać. Także ja tutaj te wszystkie cudowności zaliczam do moich prezentów mikołajkowych, ale tak jak mówię, część z tych rzeczy, które ja tutaj posiadam, myślę, że po prostu powędrują do kogoś pod choinkę, bo im więcej dajemy, tym więcej dostajemy. Więc tym optymistycznym akcentem ja się z Wami żegnam. Idę do kąpieli testować kilka tych produktów. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam Was do kolejnych moich filmików z serii Vlogmas.